Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Kochani, tym radosnym zawołaniem pozdrawiam was bardzo serdecznie w tę niedzielę zmartwychwstania Chrystusa. Te największe święta chrześcijańskie. Tymi słowami pozdrawiają się dziś chrześcijanie na całym świecie. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Wielka radość, bo to Chrystus pokonał śmierć, piekło i szatana. Te ostatnie dni bardzo intensywne, bardzo bogate w obrzędy, Wielki Czwartek. W katedrach biskupi celebrowali msze święte z udziałem wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych, tak zwaną mszę świętą Krzyżma, kiedy to został pobłogosławiony olej katechumenów, chorych i krzyżma. Kapłani odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie. Wielki Czwartek wieczorem w naszych parafiach uroczyste msze święte Wieczerzy Pańskiej, w niektórych kościołach obrzęd umycia nóg, tak jak Chrystus uczynił przed ostatnią wieczerzą, zanim zasiadł z apostołami do stołu, umył im nogi, znak pokory, służby i przeniesienie Chrystusa do tak zwanej ciemnicy, do ołtarza adoracji, gdzie wierni adorowali Chrystusa umęczonego. Wielki Piątek, dzień męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. W tym dniu nie sprawuje się liturgii mszy świętej, tylko liturgię Wielkiego Piątku w godzinach wieczornych. Ten moment adoracji krzyża. Tak jak mówiłem, w piątą niedzielę Wielkiego Postu, kiedy te krzyże były zasłonięte fioletowym płótnem, mówiłem, że musimy zatęsknić za Chrystusem ukrzyżowanym. I oto Wielki Piątek kapłan ukazał nam drzewo krzyża i każdy mógł podejść, ucałować ze czcią krzyż Chrystusa i przeniesienie Chrystusa do Bożego grobu, symbolicznego grobu. Chrystus przecież jest żywy, obecny. Tylko ta figura gipsowa symbolizuje Chrystusa, który leżał 3 dni w grobie. I Wielka Sobota do południa, szał święconek, tłumy w wszystkich kościołach i kaplicach, no bo to taka tradycja, ale wieczorem, po zapadnięciu zmroku, Wigilia Paschalna, kiedy odnawialiśmy swoje przyrzeczenia Chrztu Świętego, kiedy kapłan pobłogosławił nowy paschał, ogień, wodę, te symbole. Niektóre wigilie paschalne kończyły się już procesją rezurekcyjną. W niektórych parafiach według zwyczajów rezurekcja o 6 rano, kiedy to uroczyście dzwony rozbrzmiały i ogłosiły, że Chrystus zmartwychwstał, pokonał śmierć, piekło, szatana. I to radosne alleluja. I kochani, Ewangelia, którą Kościół na tę dzisiejszą, największą uroczystość przygotował, z Ewangelii świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Kochani siostry i bracia, piękny opis tego, co się stało po zmartwychwstaniu Chrystusa.
Gdy te kobiety przybyły do grobu, zobaczyły odsunięty kamień, przeraziły się i pobiegły też poinformować apostołów o tym, co się wydarzyło. Szymon, Piotr i drugi uczeń biegli razem do tego grobu. Już kiedyś o tym wspominałem, że Piotr oczywiście był starszy, pewnie wolniej biegł. Drugi uczeń był sprytniejszy, zwinniejszy, przybył pierwszy do grobu, ale nie wszedł. Poczekał, aż przyjdzie Piotr, żeby to Piotr był tym pierwszym spośród apostołów, który zobaczy, który wejdzie. Dał mu to pierwszeństwo. I gdy weszli do środka, zobaczyli te chusty, te płótna i jak czytamy, uczeń ujrzał i uwierzył. Ujrzał i uwierzył. Kochani, w piątą niedzielę Wielkiego Postu przypominamy sobie tę Ewangelię o wskrzeszeniu Łazarza. Kiedy mówiliśmy, że ci Żydzi, którzy przyszli opłakiwać Łazarza, zobaczyli ten wspaniały cud wskrzeszenia. Oni wtedy zobaczyli tego Łazarza, wcześniej martwego, teraz żywego. Zobaczyli ten cud, zobaczyli Łazarza w chustach. Uwierzyli wtedy w Jezusa. A dzisiaj pusty grób. Uczniowie ujrzeli i uwierzyli. My nie byliśmy tam, a też wierzymy. Wierzymy słowu Pisma Świętego, słowu Ewangelii, opisom ewangelicznym, relacjom naocznych świadków. Przecież nasza wiara oparta jest również na tradycji, przekazywanej też z ust do ust. My wierzymy. Pusty grób stał się świadkiem. Chusty, ten całun, w którym było owinięte ciało Chrystusa, stały się świadkiem. Całun, dzisiaj zwany turyńskim, przechowywany jest we Włoszech, właśnie w Turynie, na którym odbite jest ciało Chrystusa. Naukowcy cały czas spierają się, czy to falsyfikat, czy to autentyk. Dzisiaj możemy powiedzieć nawet nieważne. My wierzymy. I nawet to płótno grobowe, czy prawdziwe, czy fałszywe, no wszystko wskazuje na to, że prawdziwe, ale nie jest nam potrzebne. My wierzymy dzięki opisom ewangelicznym i dzięki słowu Chrystusa, który przecież powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. On mówił: ja zmartwychwstanę. On przygotowywał uczniów, apostołów na to. A te słowa wciąż aktualne. Myśmy też się przygotowywali, nie tylko poprzez 40 dni Wielkiego Postu na tę największą uroczystość, na zmartwychwstanie Chrystusa. My wierzymy, mocno wierzymy w to, że Chrystus zmartwychwstał, bo gdyby nie zmartwychwstał, próżna i daremna byłaby nasza wiara. Na nic by się to wszystko nie zdało. Co to by była za wiara, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał? Ale trzeciego dnia powstał z martwych. Odsunął ten kamień od grobu. Znowuż możemy sobie wyobrazić, tak jak mówiłem w przypadku Łazarza, kiedy Chrystus też powiedział: odsuńcie kamień. To uczynili ludzie, ten kamień odsunęli i Łazarz wyszedł z grobu. Chrystus, mówiłem, pomaga nam również rozbić tą pieczarę naszych grzechów, ten kamień, który nas przytłacza. I przez swoje zmartwychwstanie, chwalebne zmartwychwstanie, Chrystus również pokazuje nam, że i my możemy zmartwychwstać do życia wiecznego. On, wychodząc z tego grobu, odsunął kamień. Nie wiemy, jak to się wydarzyło. Możemy sobie wyobrazić. Na różnych filmach różnie to przedstawiają, że kamień się odsuwa, że pęka, że się rozkrusza. Żołnierze uciekają, którzy trzymali straż przy tym grobie, bo ich Piłat postawił dla pilnowania Jezusa. Chrystus wychodzi. Chwalebny, zmartwychwstały. Na obrazach, figurach widzimy Chrystusa z chorągwią, bo pokonał śmierć, pokonał wroga. Z historii wiemy, że gdy jakaś bitwa na polu, dwa wrogie obozy przeciwko sobie,
Ruszają do ataku i mają za zadanie zdobyć sztandar wroga, przeciwnika. Gdy zdobędą sztandar, jest to znak, że zwyciężyli. Pokazują wszystkim, zdobyliśmy sztandar wroga. To jest też taki jakby symboliczny sztandar, na którym jest ten krzyż. Chrystus zwyciężył, pokazuje nam, że pokonał wroga, szatana. To jest symbol, ten baranek paschalny. Ten baranek, który mamy może w naszych domach na stołach, z jakiegoś gipsu, dawniej z cukru. Ale baranek paschalny symbolizuje ofiarę Chrystusa, bo przecież dawniej te baranki składano w ofierze na ołtarzu całopalnym. A Chrystus stał się taką ofiarą. Jego ołtarzem stał się krzyż. Ale On triumfuje. On jest zmartwychwstały. I my też mamy zmartwychwstać. Kochani siostry i bracia, trwajmy więc w tej radości paschalnej. Cieszmy się z tego, że Chrystus zmartwychwstając otworzył nam drogę do nieba, że pokonał nasze słabości, nasze grzechy, że pokonał śmierć. I pocieszajmy się tymi słowami Chrystusa. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Zmartwychwstanie równa się życie. Kto wierzy w Chrystusa, będzie żył na wieki. Więc kochani, trwajmy w tej radości. Radości wielkanocnej, radości paschalnej. I z całego serca wołajmy: Alleluja! Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja! Radosnej, błogosławionej niedzieli, szczególnej niedzieli wielkanocnej, spędzonej w gronie rodziny, najbliższych i przyjaciół. Szczęść Wam Boże! Alleluja!